I raz. I dwa. I trzy. Gra ścina jak pojebana. Teraz tu Altair spokojnie, bez nerwów. Tu proponuję zeskoczyć na dół, żeby nikt nas nie zobaczył. Co prawda się mocno zraniłem, ale straciłem z oczu przeciwników. Bojownicy tutaj nam pomogą. Spróbujemy się gdzieś ukryć. Na przykład tu. Była nieco hardkorowa ucieczka, tak, z tym upadkiem, ale cóż, najlepiej one, szczerze powiedziawszy, działają. Wyglądają super zajebiście. Dobra, teraz sam anonimowy, nikt mnie tutaj nie ruszy, więc mogę powiedzieć, co ten... Tak wyglądało właśnie zabójstwo, krótko, szybko. Kupa cutscenek, jeśli spieprzycie je i będziecie musieli wszystko robić od nowa, to niestety będziecie musieli wszystkie cutscenki oglądać jeszcze raz. To przy 58 podejściu robi się wkurwiające co najmniej. Teraz musimy ten kawał drogi przejść anonimowo, a przynajmniej do biura wejść anonimowo, bo na razie, bo jeśli będziemy gonieni, to szyberdach, drewnodach, jak to nazywacie, będzie zamknięty. Pomyślmy, gdzie mogę się dostać na dachy. Tutaj na przykład. To zabójstwo jest o tyle łatwe, iż dachy są puste. Powiem to już teraz. Już podczas drugiego zabójstwa dachy będą pilnowane przez łuczników. Więc trzeba będzie uważać na łuczników. Hop, jesteśmy w biurze asasynów. Zabójstwo wykonane. Teraz kolejne 10 tysięcy cutscenek. Doszły mnie słuchy o twym zwycięstwie, Altairze. Masz moją wdzięczność i szacunek. Dziękuję. Szkoda, że reszta asasynów nadal ma o tobie tak kiepską opinię. Rafiku, nie obchodzi mnie, co inni o mnie sądzą. Jak chcesz, Altairze, powinieneś zanieść wiadomość o zwycięstwie Al-Mualimowi. Na pewno ma dla ciebie więcej pracy. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. I oto zakończyliśmy blok pamięci numer 2. Cały fragment pamięci jest już biały i jasno niebieski. Teraz nie wiem, czy wczyta nas u Al-Mualima, czy... Nie, w animusie nas wczyta. Tak. Proszę wyjść z urządzenia, panie Miles. Co się stało, doktorze? Panna Stillman znowu nalega, żebym pozwolił panu odpocząć. Super. Gdzie idziesz, Warren? Masz na imię Warren? Zapomniałem już. Warren Widdick, tak. Pójdę z tobą, co ty na to? Nie pozwalasz mi. Idziesz sobie do nieba, a ja nie mogę. Ach, ta blokująca się kamera. Cóż, spróbujmy sobie wejść w stronę Lucy. Nie mogę, nie mogę. Nawaliłem się, ekstaz, nie mogę. Pogadajmy z Lucy. Dobra. Powiedz mi, kto mu wepchnął tego kija w tyłek? Mamy termin. Tydzień. A właściwie już tylko 6 dni. Termin? Nie mogę o tym rozmawiać. Postaw się na moim miejscu. Przetrzymuje mnie grupa naukowców, przynajmniej wydaje mi się, że nimi jesteście, którzy zmuszają mnie do przesiadywania w jakiejś dziwacznej maszynie. Nie mówicie mi, czego szukacie, ani do czego wam to potrzebne, ale mam wam dziękować za to, że trzymacie mnie przy życiu. To wszystko jest jakieś popieprzone. Przepraszam, ale tak to wygląda. Czego ode mnie chcesz? Zobaczmy. Sam nie wiem. Może kilku odpowiedzi? Nie mogę. I tak jest lepiej. Bezpieczniej. Bezpieczniej dla kogo? Dla nas obojga. Hej, mam pytanie, na które chyba możesz odpowiedzieć. Strzelaj. Dlaczego ludzie tam w środku czasem mówią tak, jakby byli z przyszłości? Z przyszłości? Znaczy z teraźniejszości. Z dzisiaj. Nieważne. A, pewnie zauważyłeś, że angielski stał się oficjalnym językiem Ziemi Świętej. To właśnie chciałem powiedzieć. Animus przekłada to, co uzna za istotę, na współczesny angielski. Możesz spodziewać się paru anachronizmów.
Mogłabym postarać się o większą autentyczność, ale... Czytałeś kiedyś Chaucera? Kogo? Właśnie, kogo? To zdecydowanie nie dla ciebie. Możesz powiedzieć mi coś więcej o Abstergo? O co w tym wszystkim chodzi? Oprócz trzymania mnie tu jako więźnia. Abstergo jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Ich głównym produktem są antydepresanty. W komputerze znajdziesz na ten temat trochę informacji. Ale już mówiłaś, że nie chodzi o testowanie leków. Więc w czym rzecz? Nie podoba mi się kierunek, w którym zmierza ta rozmowa. Więc mogę założyć, że Animus nie jest częścią ich oferty. Chcesz powiedzieć, że nie widziałeś reklamówek? O Boże, ona ma poczucie humoru. Przepraszam, Desmondzie, ale mam mnóstwo pracy. Jak mówiłam, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, sprawdź w komputerze. Zobaczysz, że zajmujemy się wieloma dziedzinami. Szczególnie interesująca jest telekomunikacja. Aha. Pasjonująca sprawa. Nie jesteś zmęczony? Tak. Możemy teraz zajrzeć do komputera Lucy. Sieć Abstergo. Co my tu mamy? W skrzynce odbiorczej. 3 września o 2:23 Warren Widdick wysłał wiadomość. Bla bla bla. Wkurza mnie ten system, w jaki te maile są pokazywane od dołu. W każdym razie poczytajcie je sobie, tak? Tu jest wiadomość do Warrena, tu jest wiadomość od Warrena. Tu mamy informacje od zarządu. No, w skrzynce nadawczej i skasowanych nie ma nic. Tam jest komputer Warrena. Poczytamy maile od Warrena. Co Warren ma w swoim komputerze? Nie mogę. Dlaczego? Spytajmy. Nie mogę rozmawiać, muszę pracować. Dobra, spoko. Piszesz pamiętnik. Kumam. Tak więc idziemy się położyć spać. Oj. Kurde, nawet nie mogę się przebrać. Przykre. Nie dali ci piżamy, więc będziemy spać w ubraniach po raz drugi. Chodźmy, panie Miles. Mamy mało czasu. Bardzo mało. Bla, 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 bla. Gdzie jest Lucy? Proszę się nie martwić, niedługo do nas dołączy. Dlaczego pan to robi, doktorze? Co chce pan osiągnąć? Ogląda pan telewizję? Albo czyta gazety? Nigdy mnie to specjalnie nie bawiło. Podsumuję to następująco. Świat schodzi na psy. Szczerze mówiąc, to dość żałosne. Sam pan tego doświadczył. Pańskiego przodka i pana dzieli 1000 lat. A społeczeństwo pozostało prymitywne i głupie. Do czego pan zmierza? Porządek, panie Miles. Świat potrzebuje porządku. Porządku. Do tego właśnie zmierzamy. I to właśnie pomoże nam pan osiągnąć. Mam wierzyć, że walczycie o lepsze jutro? Ależ to właśnie robimy. Ludzkość prosi o wskazówki. Chce wiedzieć, skąd się wzięliśmy i jaki jest nasz cel. My zamierzamy im powiedzieć, a gdy już zrozumieją, jak powinni żyć, wszystko zmieni się na lepsze. W sensie lepsze... Ustaną wszelkie konflikty, i te duże, i te małe. Czy nie tego właśnie chcecie wy, asasyni? Ostatecznego pokoju? Mówiłem już, nie jestem asasynem. Tak, tak. Wciąż nie rozumiem, jaka jest w tym wszystkim moja rola. W swoim czasie, panie Miles. Zrozumie pan w swoim czasie. Albo nie. Mnie to nie robi różnicy, jeśli tylko pokaże nam pan, gdzie to jest. Gdzie co jest? Przepraszam za spóźnienie. Wszystko gotowe? O tak, jak najbardziej. O. W ten oto sposób magiczny kończymy blok pamięci numer 2. Tak więc, połóżmy się do Animusa. Można pogadać z Lucy teraz? Nie można, bo Widdick podsłuchuje.
Proszę przestać się wygłupiać i zająć miejsce w animusie. Uii. Czemu? Jak ten dupek ma krzywy? Desmond nie umie biegać tutaj. Podzielmy się. Tylko to umie robić Desmond. Dobrze. Leżeć. Tak więc, dzięki za oglądanie. Zapraszam ponownie, kiedy zabierzemy się za blok pamięci numer 3. Dwa zabójstwa w tym bloku. Odwiedzimy Akkę i Jerozolimę. Na razie.